życzę samych wspaniałych wrażeń, pogodnych dni, spokoju, bezpieczeństwa i uważam, że 47 lata kwiatów za otwarte. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Mamy oczywiście gospodarz. Pan Jan Woźniak. I stało się, proszę Państwa. 47 lata kwiatów od roku 2019. Rozpoczynamy. Czterdzieste siódme minęło, szanowni państwo, jesteśmy już na etapie przygotowań do 48, tak już mówiąc humorystycznie. Udało się, było pięknym świętem. Wydaje mi się, że pogoda dopisała, tym bardziej turyści, goście nasi oraz pozostali ci, którzy do nas przyjechali. Mam nadzieję, że wywieźli same pozytywne wrażenia. Pierwszy dzień zgodnie z planem rozpoczęliśmy tutaj mszą świętą, później był korowód. Oczywiście korowód przepiękny, każdego roku większy, coraz dłuższy, coraz piękniejszy. Ludzie mają pomysły wspaniałe, więc ta innowacja w tych sołectwach dotarła daleko i wydaje mi się, że ci ludzie pełni pomysłów takich na wesoło pokazali swój kunszt tej pracy społecznej na rzecz tej małej ojczyzny, a więc na rzecz sołectwa, środowiska i gminy. I za to im serdecznie dziękuję. Korowodu 47 lata kwiatów od Muchy 2019. Pierwsze miejsce Jasienica Górna. Drugie miejsce Meszno. Trzecie miejsce Wójcice. Pozostali uczestnicy otrzymują wyróżnienia. To wszystko wyszło na spontanie po prostu, nawet
Nawet mieliśmy nie brać w tym udziału i zostaliśmy tak złapani i do korowodu pierwszy raz. I pierwsze miejsce fajnie udało się. Pomysł jest wyszedł od naszej sołtysowej, od Joanny Ludzińskiej, mydło teraz. To ona wszystko zaangażowała, stroje, wszystko, a myśmy tylko po prostu wzięli w tym udział. Każdy miał raczej taki jakiś ludowy strój, albo gdzieś tam samochody ustrojone, a my jednak jakieś zupełnie odskoczni, nie? Zupełnie z tak innej epoki. Dzień pozostanie na wiele miesięcy, tygodni, lat w pamięci. Nie tak dawno mówiłem o tym już ze schodów ratusza, że czas biegnie szybko. 46, 47, już dzisiaj myślimy o 48 lecie kwiatów. I to tak jest naprawdę. Czas biegnie, a przyjaciele pozostają, nasi wspaniali partnerzy pozostają, przybywa ich coraz więcej i to jest budujące. Budujące dlatego, że możemy coś dla Europy, dla Polski, dla narodu polskiego wspólnie, razem zrobić. Dlatego też jesteśmy zobligowani zadeklarować tutaj Państwu w imieniu Rady Miejskiej, w imieniu Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, że będziemy czynili wszystko, aby ta współpraca, aby ta przyjaźń, aby ten dialog i to, co można zrobić dla nas wszystkich Polaków i dla naszej gminy, było naprawdę namacalnym faktem. Po Korowodzie odbyło się spotkanie w restauracji pod zamkiem. Dzięki uprzejmości właścicieli mogliśmy spotkać się z ludźmi tymi, którzy najbardziej przyczynili się do rozwoju naszej gminy. Nie tylko do Lata Kwiatów, ale również do tego, że ta gmina coraz jest piękniejsza, ładniejsza. Mieszkańcom żyje się coraz lepiej. Wydaje mi się, że to grono ludzi, które było zaproszone, zasługiwało na podziękowania. Oczywiście w tych podziękowaniach znaleźli się również i wystawcy, bo to jest klucz naszego programu, wystawy, które są przygotowywane przez tych ludzi, przez florystów, przez ludzi, którzy zajmują się czysto techniczną robotą, a więc ci, mam nadzieję, którzy otrzymali podziękowania, również byli zadowoleni w tej scenerii tejże restauracji pod zamkiem, zrewitalizowanej również w przyjemnym klimacie, przy występie jednego z najlepszych satyryków w Polsce. Wydaje mi się, że byli zadowoleni. Zresztą tak wyglądało po twarzach, po uśmiechach, że jednak doceniliśmy ich zaangażowanie w rozwój naszej gminy. Cieszę się, że mogę dzisiaj być z Państwem. Cieszę się, że mogę być z Panem Burmistrzem, bo nie potrafię wyrazić słów szacunku dla tego, co Pan Burmistrz robi. Ja jestem od 40 lat mieszkańcem powiatu nyskiego. Pamiętam Otmuchów wtedy, kiedy przyjechałem zaraz po studiach i widzę ten Otmuchów dzisiaj. To jest zasługa Pana Burmistrza i samorządu. I życzyłbym wszystkim miastom w tym powiecie, żeby burmistrzowie poszli w ślady Pana Burmistrza Woźniaka. Jest mi niezmiernie miło reprezentować Urząd Samorządu Województwa Opolskiego i marszałka Andrzeja Bułę. Jesteśmy partnerem tej wspaniałej imprezy i to naprawdę pięknie także, będąc mieszkańcem ziemi nyskiej, obserwować niewątpliwy atut i niewątpliwą zaletę województwa opolskiego. Jesteśmy świadomi, że Opolszczyzna nie ma wielu walorów turystycznych, którymi może się chwalić w całym regionie, w całej Polsce. Natomiast Lato Kwiatów, które odbywa się po raz 47, a wkrótce, jak już słyszeliśmy od pana burmistrza, będzie jubileuszowe 50. wydanie tej wspaniałej imprezy, to niewątpliwy atut naszego regionu. Gratuluję jeszcze raz tego zaangażowania, tego impetu, z którym działacie, bo jak słyszę, że jeszcze na dobre nie zaczęła się 47. edycja, a już przygotowujecie 48. i pewnie pewne plany dotyczące 50. też już są ustalane.
liczę, że to zaangażowanie, jestem przekonany, że to zaangażowanie będzie utrzymane i kolejne imprezy również będą tak chętnie odwiedzane przez mieszkańców całej Opolszczyzny. Ja taki dziękuję, a 10 lat współpracy ze Sylwestrem, z Arturem, 10 lat społecznych dzieckich taborów. Lituji, że dneska jsme nemohli být v Korovodě s našou Tatrou, ale mám naději, že następné léta budou ještě lepší. Und ich stehe auch noch ein wenig unter dem Eindruck der Eröffnungsveranstaltung und des vollen Umzuges. On stojí ještě pod wrażeniem tego wspaniałego przyjęcia i tego ładnego pochodu. Aber nicht nur deshalb, sondern auch weil wir heute Abend erleben, dass ein Stück gelebtes Europa ist, was heute hier veranstaltet wird. Ale nie tylko dlatego, ponieważ przeżywamy też część wspólnej Europy, Europy, która właśnie w Polsce dzięki temu partnerstwom i wszystkim żyje. Unsere Partnerschaft mit Ottenhau besteht jetzt im 26. Jahr. 20 Jahre davon durfte ich die Partnerschaft begleiten und ein Stück weit mitgestalten. Nasze partnerstwo jest już 26 lat i kawałek z tego partnerstwa, bo 20 lat mógł nasz burmistrz też towarzyszyć i cały czas śledzić. In dieser Zeit hat es viele Begegnungen gegeben und aus diesen Begegnungen sind längst viele gute zwischenmenschliche Freundschaften entstanden. Przez ten okres czasu było bardzo wiele spotkań i z tych spotkań zrobiły się przyjaźnie międzynarodowe. Najpierw bym chciał podziękować panu burmistrzowi za pozwanie na dzisiejsze spotkanie, a za drugie bym chciał podziękować za 5-letnią współpracę między miastem Otmuchów. Díky tady panu burmistrzowi a panu tajemniku. Věřím, že projekty, které máme spolu rozjednané, dojedeme do konce a budeme pokračovat v dalších projektech i do budoucna. Děkuji vám. Idén is nagyon köszönjük a meghívást, és egyúttal szeretnénk gratulálni polgármester úrnak, munkatársainak, hogy megszervezték ezt a fantasztikus fesztivált. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaproszenie i naprawdę chcieliśmy, no jesteśmy pod wrażeniem, jak co roku, prawda, wszystkie te festiwale są fantastycznie zorganizowane. Nemrégiben Varsányban találkoztunk, hiszen Varsány egy 800 éves kis település Magyarországon. Niedawno mieliśmy okazję spotkać się osobiście na Węgrzech u nas w miejscowości Varsány, która obchodziła 800-lecia istnienia. És akkor egy nagyon nagy megtiszteltetés ért bennünket, hiszen polgármester úr a 10 éves jubileumunk alkalmából felköszöntött bennünket, és ezt én szeretném most viszonozni, úgyhogy fogadja szeretettel ezt a gyönyörű képet, amit hoztunk, és remélem, hogy méltó helyre helyezi majd az irodájába. Jeszcze raz serdecznie chcieliśmy podziękować panu burmistrzowi za odwiedziny. Tym bardziej, że również obchodziliśmy 10-lecie współpracy naszej. Tak, i no, mamy nadzieję, że ten obraz w pewnym stopniu będzie przypominał nas i że pan burmistrz będzie no, sympatią pomyślał o... Még röviden annyit szeretnék mondani, hogy a képet egy Széchenyi festőművész készítette, és kérte, hogy mondjam el polgármester úrnak, hogy kísérje hála és szeretet ezt a képet. Może parę słów. Obraz został namalowany przez miejscowego malarza. No, w formie podziękowania za współpracę i mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała jeszcze długo, długo, parę lat. To był piątek. Piątek zakończyliśmy. Zakończyliśmy również otwarciem wszystkich wystaw, które miały miejsce na terenie miasta. Oczywiście przepiękne wystawy kwiatowe, ogrody kwiatowe na zewnątrz, a więc rośliny ozdobne, krzewy i tak dalej, ale najpiękniejszą wydaje mi się tutaj nowością, która zagościła do Otmuchowa, to były dywany kwiatowe. Ci ludzie, którzy przyjechali z Montefiore, to są ludzie, z którymi podpisaliśmy z tą gminą partnerstwo, byliśmy tam u nich na Boże Ciało, widzieliśmy ten kunszt tej roboty mozolnej, kilka kilometrów dywanów kwiatowych, które były układane w tym przepięknym miejscu, w tym przepięknym mieście przy katedrze, dały również wiele, oddały wiele wrażeń i wiele mogliśmy się z tego nauczyć. Oni pokazali to, co najpiękniejsze, a więc to, co potrafili najlepiej zrobić. 28 osób przyjechało i całą dobę prawie pracowali w kinie. Ten dorobek tego artyzmu mogliśmy obejrzeć, a więc te dywany kwiatowe składające się z kwiatu, z soli, z roślin, z suszu, z kawy i tak dalej, przepięknie to zostało w
komponowany. È una riproduzione che nel nostro paese. Nasze miasto się nazywa Montefiore, co w tłumaczeniu oznacza Kwiatowa Góra. W 1939 roku rozpoczęliśmy tą tradycję. Polega ona na tym, że układamy właśnie różne kwiatowe kompozycje, ale one głównie są związane z naszą religią katolicką. I nasze miasto jest wykładane tymi obrazami w święto Bożego Ciała. Chciałem podkreślić, że oprócz tego, że tutaj wyrażamy swoją wiarę katolicką, bardzo też promujemy kolory i kwiaty. No i oczywiście w piątek był dla młodzieży koncert pana Chyrzego, który mam nadzieję uświetnił tenże dzień. I co? Zabierz mnie do gwiazd, by kolejny raz modli się i błagam cię powiedz. Sobota, disco polo, przepięknej też pogodzie, ludzie się przepięknie bawili, ta muzyka powraca dużymi krokami i nie mogliśmy o tym zapomnieć. No i oczywiście dalej wystawy, występy i zespołów folklorystycznych też. I jeden dzień, tą sobotę, przenieśliśmy się też do Kałkowa. Tam były różnego rodzaju spotkania. Między innymi gościliśmy tam wszystkich naszych gości zaproszonych z zagranicy. A więc mieliśmy Włochów, mieliśmy Niemców, mieliśmy Ukraińców, mieliśmy Węgrów. Mieliśmy również gości z Oxfordu, a więc burmistrza z Oxfordu, który do nas przyjechał na zaproszenie. Mieliśmy gości z SPD z Kolonii, z Berlina, którzy u nas również zawitali, byli pod wielkim wrażeniem przyjęcia ich w Odmuchowie i w Kałkowie. Była tak zwana, może nie biesiada, ale pokaz kunsztu, prac kół gospodyń wiejskich, a zarazem promocja książki kucharskiej, która została wydana na tą okoliczność w trzech językach, a więc te potrawy i te przepisy, które miały miejsce w naszych kołach gospodyń wiejskich, one zostały przelane na papier w pięknej również scenerii zdjęciowej w trzech językach, w polskim, angielskim i albańskim. Albańskim dlaczego? Dlatego, że również współpracujemy z nimi i mam nadzieję, że taka już druga książka będzie wydana również z potraw kulinariów albańskich, tych regionalnych, które również z polskimi zagoszczą na tej wspólnej książce kucharskiej. Zresztą taki album został już wydany jako dwa miasta partnerskie, Leża Odmuchów, a więc tutaj to partnerstwo trwa z nimi. Kałków zdobył 42 głosy, Suszkowice 32, Zwanowice 22, Meszno 18, Rysiowice 14 i Jasienica Górna 13. I to są te pierwsze miejsca. Przepiękny konkurs kulinarny, a więc nasze smaki regionalnych potraw. To jest projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania. 20 kilka kół przystąpiło do konkursu, każde koło otrzymało piękną nagrodę. Nasz lajtonik, ten lajtonik, poda powiedzią. Jeszcze były również i występy różnego rodzaju zespołów i dzieci, i młodzieży, i dzieci z Ukrainy wystąpiły, jeszcze wrócę i w Kałkowie, i w Odmuchowie. Były zawody wędkarskie o Puchar Mój, a więc burmistrza miasta i gminy Odmuchów nad Jeziorem Odmuchowskim tradycyjnie. No później było otwarcie kina plenerowego na zamku, również jest to nowość. Uruchomiliśmy kino plenerowe, a więc na okres tego sezonu wakacyjnego będzie można z tego kina plenerowego korzystać, ale przede wszystkim w ramach Euroregionu Pradziad, po stronie Winterregu, po stronie polskiej i czeskiej. Był to kompatybilny wspólny projekt między Widnawą i Odmuchowem i wydaje mi się, że to się powiodło. Dobrý den, jmenuji se Blanka Kubáňová a přijela jsem z Vidnavy. Pracuji v informačním centru ve Vidnavě a jsem moc ráda za
pozvání na letní kino, otevření letního kina. Spolupráce s Polskem je velmi dobrá a hlavně s Otmuchovem, kam ráda jezdím a jsem moc ráda, že jsem mohla být na Letě květu. No i dalej, wystawy, przebieg, coraz więcej ludzi, coraz więcej gości. Z samych samochodów naliczyliśmy, że ludzi, którzy przyjechali do nas na kołach, nie mówiąc o tych, co przyszli, co dojechali do swoich rodzin, znajomych, to około 40 kilku tysięcy ludzi było, którzy przyjechali na własnymi samochodami, którzy zameldowali się na naszych parkingach, na tych postojach w mieście. Natomiast podejrzewam, że drugie tyle w różnej formie dojechali do znajomych i do swoich przyjaciół i rodzin. No i koncert na zakończenie, znaczy kabaret jeszcze, kabarety. Później na zakończenie zespół Zakopauer i Karpiel Bułecka no, dali fantastyczny spektakl, popis. No i oczywiście po północy fajerwerki, po godzinie 12 w nocy zakończyliśmy 47 lato kwiatów, a więc mogliśmy odetchnąć ze spokojem, że było bezpiecznie, było kulturalnie, było czysto, służby porządkowe nie miały żadnej pracy, a tym bardziej służby medyczne, które również były zabezpieczone w tymże okresie.